Hej, witajcie. Dzisiaj zapraszam na film na temat demografii Niemiec. Jest to najludniejszy kraj w Unii Europejskiej, w Europie trzeci po Rosji oraz Turcji i na świecie 19. Więc jest to dosyć ludny kraj. Według ostatnich danych za koniec września 2021 Niemcy liczyły 83 miliony 222 tysiące mieszkańców. Jest to wzrost o około 100 tysięcy porównując do danych sprzed pół roku, ale jednocześnie jest to niemal żadna zmiana porównując dane rok do roku. Tak więc mamy tutaj stagnację liczby ludności, chociaż w ostatnich latach najczęściej ludność tego państwa rosła. Powoli, ale jednak rosła. Bo jeszcze w roku 2010 ludność Niemiec oszacowano na około 3 miliony mniej niż obecnie. Chociaż w roku 2000 było to ponad 81,5 miliona osób. Mamy więc tutaj też spadek. A w poprzednich latach zazwyczaj był ten wzrost. W latach 70. do początku XXI wieku ten wzrost był rzeczywiście bardzo niewielki. Jeszcze wcześniej, cofając się lata 50., lata 60., to ten wzrost jest lepszy, no ale też no nie był to wzrost jakiś szczególnie imponujący. Już w roku 1950 całe Niemcy, gdyby wtedy istniały, no to liczyły około 69 milionów mieszkańców. Zatem to, że dzisiaj Niemcy są jednym z najludniejszych państw w Europie, no nie zawdzięczają ostatnim dekadom, tylko latom jeszcze wcześniejszym. Zatem jest tutaj ważne pytanie, w jakim stopniu ostatni wzrost ludności jest zasługą przyrostu naturalnego, a w jakim stopniu dodatniej fali migracji. W zasadzie w zupełności wzrost ludności w ostatnich latach to zasługa tylko dodatniej migracji do tego państwa, bo od wielu lat wskaźnik urodzeń jest poniżej wskaźnika zgonów w tym państwie. A dokładnie już w roku 1972 w Niemczech zanotowano więcej zgonów niż urodzeń. Czyli właśnie mamy 5 dekad, odkąd w tym państwie rodzi się mniej dzieci niż ludzi umiera. Więc od 5 dekad za wzrost ludności odpowiada tylko fala migracji do tego państwa. I tutaj według ostatnich danych cudzoziemców w Niemczech było około 10,8 miliona osób, czyli około 13% całej populacji. I jest to solidny wzrost w ciągu 10 lat, bo w roku 2011 było ich około 6,3 miliona. Więc w tym czasie ludność Niemiec urosła o około 3 miliony, a cudzoziemców przybyło około 4,5 miliona. Więc bilans staje się jasny. Statystyczna liczba urodzeń przypadająca na jedną kobietę to 1,53, czyli znacznie poniżej progu zastępowalności, który wynosi 2,1, ale również zupełnie typowy wynik jak na państwo europejskie. W roku 2020 w Niemczech urodziło się około 773 tysiące osób. W tym czasie zmarło ponad 985 tysięcy. Zatem bilans tutaj mamy ponad 200 tysięcy osób na minusie. Widoczne jest również w ostatnich latach to, że ilość urodzeń z roku na rok maleje, a liczba zgonów niestety, ale cały czas rośnie. Chociaż obecnie i tak liczba urodzeń nie jest na tym najniższym poziomie, gdyż najmniej urodzeń zanotowano w roku 2011 i wtedy było to około 663 tysiące, ale po nagłym wzroście ponownie mamy powolny spadek liczby urodzeń. A zgonów, jak było dużo, tak jest jeszcze więcej. Według wstępnych danych za rok 2021 liczba zgonów po raz pierwszy od roku 1946 przekroczyła milion. A urodzeń powyżej miliona osób w ciągu roku ostatni raz w tym kraju zanotowano w roku 1971. Dlatego już dzisiaj mediana wieku w Niemczech wynosi ponad 47 lat, gdyż przy dosyć niskiej liczbie urodzeń mamy też wysoką długość życia, która dla mężczyzn wynosi średnio 78,6 lat, a dla kobiet ponad 83 lata. Obecnie osób poniżej 20 roku życia jest w Niemczech 18%, osób między 20 a 67 rokiem życia jest 62%, a osób 67 plus jest już ponad 19%. Więc te wartości już dzisiaj wyglądają źle, a według prognoz ma być jeszcze gorzej. Społeczeństwo niemieckie się starzeje, tak jak większość państw wysoko rozwiniętych,
Chociaż tutaj i tak sytuację w dużym stopniu na ten moment właśnie ratuje migracja. Gdyby nie migracja, to te statystyki byłyby jeszcze gorsze. Dlatego choć od tylu lat w Niemczech jest ujemny przyrost naturalny, tak ta ludność generalnie urosła. Czego nie może powiedzieć większość państw z Europy Środkowo-Wschodniej, gdyż tam niestety zabrakło salda migracji i przyrost naturalny i ujemne salda migracji w tych państwach poważnie zmniejszyły populację. A jakie są prognozy na kolejne lata, kolejne dekady? Tutaj taki wariant średni, umiarkowany szacuje, że za kolejne 10 lat zasadniczo dalej się nie zmieni i będzie to 83,3 miliona osób. Dopiero w roku 2050 będą dostrzegalne zmiany i spadek ludności do około 80,5 miliona osób, więc no przynajmniej spadek niewielki, a w roku 2060 ludność w Niemczech ma wynieść około 78,2 miliona, więc patrząc na całość populacji, no ma nie być tak źle, spadek będzie niewielki i zdecydowanie mniejszy niż w państwach biedniejszych w Europie. Stanowczo jednak pogorszy się wiek społeczeństwa, bo o ile osób poniżej 20 roku życia wciąż ma być około 18%, osób do 67 roku życia ma być około 55%, tak osób 67 plus ma być już ponad 27%, więc te wskaźniki wiekowe wskazują, że ma być jeszcze gorzej niż obecnie. Liczba emerytów będzie znacznie wyższa, co naturalnie może przynieść problemy, gdyż liczba emerytów ma znacząco wzrosnąć, więc trzeba będzie więcej pieniędzy na emerytury. Z pewnością też ten kraj stanie się jeszcze bardziej różnorodny narodowościowo, chociaż już dzisiaj w dużych miastach widać wyraźnie zmiany narodowościowe. Okej, na dzisiaj to wszystko. Piszcie koniecznie, jakie są Wasze przemyślenia. Ja Wam dziękuję za uwagę. Widzimy się niedługo w kolejnym filmie, więc do zobaczenia.